Tramwaj, kierunek zachodnia. Witam Was tutaj, cześć i Czamaj Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Zachodnia, a konkretnie to jest pierwszy materiał, ponieważ poprzednie filmy z budowy tunelu pod Warszawą Zachodnią pokazywały się w serii Warszawska Średnica 2050, ale ponieważ ta inwestycja zaczyna już mieć trochę większe kształty, mniej więcej wiemy jak to będzie wyglądać, jak i również kiedy to będzie budowane, to zaczynamy od pętli Banacha, która się znajduje na warszawskiej Ochocie. Bo właśnie tutaj będzie się zaczynać ta inwestycja, o której teraz w tym oto i materiale Wam opowiem. Tutaj jest to fragment oczywiście trasy tramwajowej do Wilanowa w ramach tej inwestycji całej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej na różnych odcinkach, różnie to wygląda. Natomiast co jest najważniejsze, to tutaj, jeśli ktoś z Was był kiedyś na pętli Banacha, dobrze wie, że jest jeden tor w kierunku Pola Mokotowskiego, z którego aktualnie pociągi i tramwaje nie korzystają. I w najbliższym czasie to się nie zmieni, ponieważ lodowisko tutaj planowane jest, aby zostało przesunięte na środek jezdni. I wtedy na środek tej drogi, na środku tego zielonego pasa będzie wszystko przebudowane po nowemu, ale zanim to nastąpi, bo to jest planowane na 2029, to inwestycja bardziej przyziemna, czyli pierwszy fragment tramwaju, który będzie jechać do Warszawy Zachodniej. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy aktualnie przy przystanku Bitwy Warszawskiej 1920. Natomiast co jest ważne, to jest tutaj tylko i wyłącznie w jedną stronę tramwaje mają skręt, tylko w kierunku centrum Warszawy. Po budowie tutaj właśnie tegoże tramwaju całkowicie się to zmieni, zaczynając od tego, że tu powstanie pełna koniczyna tramwajowa, czy też może przestrzeć widziałem trochę z tą koniczyną, bo to nie jest węzeł autostradowy, pełna gwiazda tramwajowa, gdzie tramwaj będzie mógł skręcić w każdą stronę świata. Niezależnie od tej strony będzie tramwaj wjeżdżać, czy od alei tutaj, czy właśnie od pętli Banacha, czy również od dworca zachodniego, w każdą stronę będzie mógł skręcić, także dzięki temu tramwaje nawet będą mogły jechać na tak odjechanej trasie, jak z dworca zachodniego kierunek Aleja Krakowska. No ale czy tak nastąpi to jeszcze będziemy patrzeć w najbliższych czasach, bo o ile nie wiemy doskonale oczywiście, jakie tutaj linie tramwajowe powstaną, to wiemy mniej więcej, jak ta trasa będzie wyglądać. I właśnie teraz tutaj jak lecimy, to jest to jedno z tych miejsc, gdzie faktycznie te tramwaje będą jechać. Przebudowa ulicy będzie dosyć, bym powiedział, poważna, ponieważ no tutaj na Bitwie Warszawskiej zostanie całkowicie wszystko zmienione. Zaczynając od tego, iż na środku pojawi się lodowisko, co już oznacza, że jezdnia będzie podzielona. Będą dwa pasy jezdne, jeśli dobrze pamiętam. Będą po dwa pasy, nie pamiętam, czy będzie bus pas. Będą dwie ścieżki towarowe. Po jednej, po drugiej stronie ulicy, dlatego tutaj te ścieżki towarowe są w tak opłakanym stanie i nie są remontowane zbytnio. Inaczej inwestycje po prostu czekają na tramwaj, jak zazwyczaj niestety to jest, na przykład na Gagarina tak bardzo długo to wyglądało. A co do zieleni, nie kojarzę, czy będzie dużo wyciętych, czy będzie dużo zasadzonych, jednakże trzeba zwrócić uwagę, że tak jak tutaj teraz lecimy dronem, zwrócić uwagę, że i tak tutaj bym powiedział, jest dosyć mocno zielono. Trasa tramwajowa, pierwszy etap, który będzie budowany, to jest właśnie od tej Bitwy Warszawskiej na całej długości, z jednym przystankiem po drodze, czyli Szczęśliwicka, do którego za chwilę dolecimy, i z przystankiem podziemnym, który jest aktualnie budowany, znaczy jeszcze nie jest budowany, ale to w najbliższych miesiącach nastąpi, chociaż to już raczej będzie w kolejnym roku, rozpocznie się budowa tego przystanku tramwajowego, co nie zmienia faktu, że będzie przystanek tramwajowy obok West Station, czyli pod dworcem zachodnim. Dalsza część pod Warszawą Zachodnią, czyli pod wszystkimi betonami do pomiędzy 9, czy inne inwestycje, to jest planowane na późniejszy okres, na razie nawet dat tutaj nie znam i to jest raczej po 2030 roku. Natomiast przystanek Szczęśliwicka, który właśnie tutaj widzicie, będzie tramwajowy. Będzie dwa perony przystanku tramwajowego, właśnie są w miejscu, nad którym teraz przelatujemy. Nie będzie tak, że jeden peron jest po jednej stronie skrzyżowania, drugi po drugiej. Obydwa muszą być po tej stronie, ponieważ tutaj, dokładnie w tym miejscu, który teraz widzimy, za pasami przejścia dla pieszych, tramwaj będzie zaczynać zjazd w dół. Nie pamiętam, jaki tutaj będzie kąt zjazdu, pochylenia, co nie zmienia faktu, że faktycznie tutaj tramwaje będą zjeżdżać na poziom -1 i od tego elementu tramwaje już nie wyjadą na powierzchnię przez najbliższe 15 lat. Oczywiście będzie tam taka prowizoryczna jak pętla, taka sama jak na przykład jest teraz na pętli Winnica dla tramwaju 2, ale tak będzie przez dosyć długi okres czasu, natomiast w przyszłości tramwaje stąd będą mogły pojechać dalej, na przykład do pętli Osiedla Gruczewska, na Bemowo, czy w kierunku Woli, na przykład Koła. Możliwości rozjazdów przy
tym, co się dzieje w podziemiu Warszawy Zachodniej, jest naprawdę co niemiara. Z czego tramwaje skorzystają w najbliższym czasie, wiemy, że tylko i wyłącznie z odcinka, który nawet na razie jeszcze aktualnie nie jest z budowy, po prostu to będzie w późniejszych i kolejnych etapach budowy i przebudowy Warszawy Zachodniej przy West Station, czyli przy przebudowie peronu pierwszego i peronu drugiego, co aktualnie jeszcze nie ma miejsca, bo aktualnie perony czekają i mniej więcej jakoś po wakacjach rozpocznie się kolejne prace tam przy peronach 5, 4 i 3, jak już pamiętam, jakoś tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj jak teraz się przekręcamy mniej więcej, ja mniej więcej tutaj lecę dronem po trajektorii tego tunelu, dokładnych planów nie pamiętam, bo aktualnie zostały usunięte z strony tramwajów warszawskich, nie wiem czemu, nie miałem do nich łatwego dostępu, co nie zmienia faktu, że tutaj właśnie ten tramwaj będzie jechać pod Parkiem Zachodnim, tak jak teraz lecimy, i będzie przejeżdżać pod właśnie Aleją Jerozolimską, także jak to będzie wyglądać tutaj z rozkopem tejże alei, powiem wam, że będzie dosyć niezły armagedon, biorąc pod uwagę, ile tutaj aktualnie przejeżdża się pojazdów, ale sądzę, że to będzie dosyć dobrze rozplanowane. W tym też rejonie mniej więcej tramwaj już zjedzie na tak głęboko, że będzie na poziomie minus 2, bo na poziomie minus 1 będzie przejście podziemne dla pieszych, a na poziomie minus 2 właśnie będzie tramwaj, także będzie to dosyć ciekawie podoskładane. I mniej więcej w tym miejscu, dokładnie jak tutaj chcecie zobaczyć, gdzie będzie przystanek tramwajowy się da spoczynać, to przystanek tramwaj będzie się rozpoczynać mniej więcej przy tym wystającym tutaj słupku z napisem Warszawa Zachodnia, takim jasno niebieskim, który teraz tutaj widzicie przy napisie I, przy Zachodnia, jak teraz był napis. Stąd będzie się zaczynać przystanek tramwajowy, podziemny, odjechany oczywiście, ekran LCD, wszędzie będzie to dosyć odjechany przystanek tramwajowy, w końcu pierwszy podziemny faktycznie tramwajów warszawskich, całkowicie zabudowany, ze schodami ruchomymi, jeżeli wszystko ujdzie i będzie tak wyglądało, to będą podwójne schody ruchome na peron, również windy. No i tutaj będzie kończyć bieg. Do peronów nie dojedzie nawet tramwaj, ponieważ zmiana kierunku jazdy będzie się odbywać jeszcze bezpośrednio przed wjazdem na przystanki tramwajowe. Także w teorii maksymalnie tutaj dwie linie tramwajowe mogą kończyć bieg, jednakże w praktyce sądzę, że będzie tutaj góra, jeden tramwaj kończyć swoją trasę. Ale jak to będzie jeszcze ostatecznie wyglądać, to nie wiem, bo projekty jeszcze trwają i ostatecznie jak faktycznie tutaj rozłożę rozkład torowiska, to zobaczymy, bo to co ja tutaj wam teraz opowiadam, mniej więcej o tym wyglądzie, to co było, to co do tego momentu mówiłem, to jest tak jak to było planowane jeszcze paręnaście lat temu, no może w zasadzie nie z 15, ale z 10 lat temu było planowane. Natomiast tutaj to, co będzie wam teraz mówić, pokazywać, czyli to, co się znajduje pod ziemią, to już będzie na pewno to, jak wygląda, ponieważ tutaj ten tunel jest faktycznie w budowie. Tutaj mniej więcej w tym rejonie będzie zejście i zjazd windą, zejście schodami ruchomymi, zejście schodami, jak i również zjazd windą bezpośrednio na przystanek tramwajowy, który najprawdopodobniej będzie się nazywać Dworzec Zachodni, peron 9, który będzie się znajdować pod ulicą Tunelową i skierowany w kierunku Odolan, gdzie w przyszłości będzie zajezdnia Odolany, jak i również dojazd do Kasprzaka i Wolskiej. Ale to jeszcze trochę poczekamy, zanim to faktycznie powstanie. A tutaj zobaczcie, jak aktualnie wygląda budowa faktycznie tego przystanku tramwajowego, który się tutaj będzie znajdować w kierunku Odolan. Tutaj tramwaj nie dojadą w najbliższym czasie, tak jak to już mówiłem, ale jest aktualnie budowany suchy tunel. I tylko i wyłącznie ten tunel, który tu powstanie, będzie tak sobie czekać, aż tramwaje warszawskie za paręnaście, albo już może przesadzam z tym paręnaście, ale za kilkadziesiąt lat wrócą tutaj i rozpoczną swoją budowę i rozpocznie się cała tutaj akcja. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak to będzie wyglądać, że tramwaje warszawskie tutaj rozpoczną tą budowę. I w tym momencie chciałbym w sumie podziękować bardzo Budimaxowi za możliwość zrealizowania tutaj przejścia tymi przejściami podziemnymi, jak i również nagrywania filmów bezpośrednio z placu budowy, co możecie właśnie teraz tutaj zaobserwować, dzięki czemu mam zdjęcie zarówno jak to było budowane jeszcze przed zamknięciem tego obiektu, co mogliście widzieć wcześniej w poprzednich filmach, jak i również tak jak teraz tutaj widzimy, gdzie już tunel jest w bardziej już takim stanie cudowym i końcowym. I mniej więcej w tym rejonie tutaj właśnie tramwaje będą jechać w kierunku Alei Jerozolimskich. Tutaj jest w tym miejscu mniej więcej, gdzie teraz stoimy, będzie kolejny rozjazd, tym razem taka gwiazda z trzema odjazdami. Tutaj tramwaje będą mogły skręcić i rozjechać się w trzech różnych stronach. I to zarówno na przykład z Odolan pojechać w kierunku Woli, tramwaje będą mogły,
Zarówno tutaj będą te tramwaje mogły pojechać na przykład z West Station, czyli z dworca zachodniego przy Alei Jerozolimskiej w kierunku peronu 9, jak i również w kierunku Woli i pojechać dalej do Śródmieścia, czyli na przykład do ronda Daszyńskiego czy ronda ONZ. Także tutaj możliwości tramwajowych, jak już faktycznie ta inwestycja rozpocznie się, jeśli tutaj będzie na dole, jest co niemiara. Jednakże trzeba jeszcze oczywiście poczekać, aż jakiekolwiek tutaj prace się rozpoczną, bo aktualnie, tak jak mówiłem, jest wykonywany tylko i wyłącznie tunel bez jakiejkolwiek infrastruktury. Nie będzie tutaj ani torowiska, ani sieci kablowych, nawet z tego co kojarzę, nie będzie oświetlenia i zbytnio stąd nawet nie będzie klatki schodowej. Ale miejsce na przykład na schody ruchome tutaj są, bo tutaj, gdzie teraz możecie popatrzeć po lewej stronie, widać dokładnie miejsce, gdzie będą schody ruchome. Jest tutaj właśnie ten dołek, natomiast na górze jest przygotowane miejsce, tylko jest aktualnie zamknięte. O, teraz zobaczycie, jest tutaj po prostu zamknięty aktualnie wyjazd ze schodów ruchomych na górę, na poziom minus 1 do hali odpraw, bo aktualnie się znajdujemy na poziomie minus 2. Dalej wprost, jak będzie jechać tunel, będzie dojeżdżać w kierunku właśnie Odolan. Jak będzie budowany ten tunel, nie wiemy, a raczej wątpię, żeby to było robione metodą TBM. Tamten tunel też będzie jechać właśnie pod prymasy tysiąclecia, co będzie dosyć ciekawe. I nie ukrywam, że zamknięcie kolejnej arterii byłoby problematyczne, ale ten tramwaj na tamtej osi też będzie bardzo popularny. Według mnie przynajmniej. Tak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, planowane tutaj budowa przez tramwaje warszawskie, zgodnie z ostatnimi informacjami, jest to w 2025 roku. Od Grójeckiej do Dworca Zachodniego. Za kwotę, o, nie ma kwoty akurat podanej tutaj na tę inwestycję, ale jest to planowane, żeby faktycznie wtedy rozpocząć i to wybudować. To nie jest trudna inwestycja, biorąc pod uwagę, że trzeba w teorii wybudować tylko jeden odcinek tunelowy, bo reszta już jest aktualnie budowana, czyli właśnie tutaj od Bitwy Warszawskiej do Dworca Zachodniego, jednakże jest to pod Alejami Jerozolimskimi, co na pewno nie pomaga. Również przebudowa całej Bitwy Warszawskiej też nie jest to oczywiście najprostszy element. I tutaj na pewno jakieś objazdy, utrudnienia będą. Jednakże sądzę, że to jest ulica podobnego typu jak Gagarina, gdzie jest aktualnie przebudowa. I po prostu wiele trochę utrudnień, ale sądzę, że spokojnie wszystko będzie mogło powstać, aby dało się dojechać w jakiś sensowny sposób właśnie do Dworca Zachodniego. Co o tym sądzicie? Co sądzicie o takiej inwestycji? Jestem bardzo ciekawy. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, czy powinien to zrobić szybciej, jak to powinno wyglądać, jaki tramwaj tu może powinien pojechać, napiszcie mi w komentarzach. Ja tak swoją drogą sądzę, że może tutaj 14 by dojechała, bo naprawdę miały wtedy ciekawą trasę, ale to takie moje domysły samowolne. Jeśli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i na bieżąco z budowy tunelu pod Dworcem Zachodnim tramwajowego. Będę wam robić tutaj filmy najprawdopodobniej co 2 miesiące lub trochę rzadziej, bo jednak przy tunelu tramwajowym aktualnie większych prac nie ma, więc też nie będę tego pokazywać samego. No i będę wam po prostu opowiadać o tym, jak będzie się tutaj budowała ta inwestycja. Także zapraszam do subskrybowania i kliknięcia tego dziwnego dzwoneczka, aby tego nie przegapić. Również można mnie wspierać. Zapraszam bardzo serdecznie. Obok przycisku subskrybuj, już 12 osób to aktualnie robi, także naprawdę dziękuję im bardzo serdecznie. I teraz w najbliższym czasie, zresztą jak ten film jest opublikowany, mają około 10 filmów przedpremierowo, bo ja wyjechałem sobie nad morze, także mnie po prostu w tym okresie nie będzie. Tak to wygląda, no i kończąc ten materiał z nadskrzyżowania, który całkowicie się zmieni po przebudowie, ale to już w najbliższym czasie, może za 3 lata. Do zobaczenia. Cześć! Jeśli dotarłeś do tego elementu w filmie, napisz w komentarzu Bambaj.